modlimy się i będziemy się modlić o nich, aby Pan ich prowadził dalej, aby ich błogosławił, aby mogli w swoim życiu, bardzo młodym życiu i przez całe swoje życie, które Pan im da, chodzić zwycięsko w Bogu, aby trzymali się Jego dróg i Jego ścieżek. Moi drodzy, chcemy zacząć wielbić i dziękować Bogu. Jesteśmy Bogu wdzięczni za te możliwości nowe, które nam daje, począwszy, jak przeglądałem zdjęcia naszego budynku, jak żeśmy go kupili, jak to wyglądało, jak wygląda dzisiaj. A kiedyś, jak będziemy otwierać oficjalnie, to wszystko będziemy mogli zobaczyć, jak ogromna praca, jak ogromny trud, ogromny wysiłek został włożony, abyśmy mogli być w takich warunkach, jak obecnie jesteśmy. Apostoł Paweł napisał do zboru w Efezie następujące słowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Temu, który ma moc uczynić ponad i może uczynić ponad to wszystko, o czym myślisz, czego pragniesz, o co się modlisz, temu niech będzie chwała w Kościele. Amen. Tak jak teraz jesteśmy zgromadzeni i ten budynek nie jest Kościołem, to my jesteśmy Kościołem zgromadzonym w tym budynku. Słowo Boże wyraźnie nas naucza, że Kościołem, Kościół, słowo znaczy zgromadzenie ludzi wywołanych, zbawionych, obmytych krwią Baranka Bożego, którzy w Niego uwierzyli. A więc temu niech będzie chwała w Kościele. Na tym miejscu niech Kościół otworzy swoje serca i usta, by uwielbiać Boga. Paweł wyraźnie pisze, temu niech będzie chwała. A więc, żeby Bogu oddawać chwałę, też oczywiście jest potrzebne serce, zaangażowanie serca. Ale to też wyraża się naszymi ustami, podniesionymi rękami, oklaskami, chwałą, czcią. Tak jak Biblia mówi na ten temat, kiedy lud Boży oddaje Bogu chwałę w różnoraki sposób, oczywiście w sposób godny. Ale tu jest też napisane, niech będzie chwała w Kościele i, jak mówi inne tłumaczenie, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wszelka chwała oddawana Bogu jest miła Bogu, kiedy czynione to jest w imieniu i przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, że tylko w tym imieniu i przez to imię Bóg Ojciec jest uwielbiony i wywyższony. Wszelka chwała, jaką zanosimy do Boga, wszelka modlitwa, jaką zanosimy do Boga, za każdym razem Pismo mówi, sam Jezus mówi, o cokolwiek byście się modlili, módlcie się w moim imieniu albo przez moje imię, a mój Ojciec was wysłucha. A więc powstańmy, moi drodzy. Jeżeli Kościół jest dzisiaj gotowy uwielbiać Pana, oddawać Mu chwałę, to czyńmy to z radością, razem z grupą uwielbienia, która nas będzie w nim prowadzić. Śpiewajmy pieśni, módlmy się, podnośmy ręce, klaszmy ręce, błogosławmy Pana. Większy jest ten, który mieszka w nas, większy niż ten, który w świecie jest. Jezus nasz Pan,
nieogarnięty dla nas, ale jest poznawalny dla człowieka. Człowiek taki jak ty i ja może nawiązać z Bogiem żywą relację, może poznać Boga na tyle, na ile to jest nam potrzebne. Dobrze jest wiedzieć, że jest ktoś, kto jest początkiem wszystkiego i fundamentem wszystkiego, kto nas miłuje. Jesteśmy zgromadzeni w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który dał dowód miłości do każdego z nas. Bez względu na to, kim jesteś dzisiaj, w jakim miejscu swojego życia jesteś, wiedz, że Bóg cię kocha. Wiedz, że Bóg cię miłuje. Wiedz, że Bóg ma cudowny plan dla twojego życia. Kiedy byliśmy w łonie naszych matek i kiedy zakrzyknięto oto chłopak albo oto dziewczyna, już Bóg miał plan dla siebie i dla mnie. Miłuje nas. Tak mocno nas miłuje, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby stać się człowiekiem takim jak ty i ja, z wyjątkiem grzechu, i ponieść nasz grzech, naszą nieprawość i umrzeć. Biblia mówi, że stał się doskonałym okupem. Okupem. Wykupił nas. Nie złotem, nie srebrem, nie drogimi kamieniami. Wykupił nas swoją przelaną, świętą krwią na krzyżu. A więc kiedy jesteś człowiekiem zbawionym, masz tą świadomość, że cena jest ogromna, którą Bóg zapłacił za ciebie i za mnie. I ta świadomość sprawia, że ty i ja zaczynamy wielbić Boga. Radujemy się Bogiem. Mówimy o Nim, co On dla nas uczynił. My jesteśmy do głębi poruszeni Jego łaską, Jego miłością względem nas. Drodzy katechumeni, drodzy rodzice, bliscy, którzy tutaj przybyliście, aby być razem z nimi. Bóg jest miłością. Pewnego dnia On do nich przemówił. Wiecie, Bóg mówi w różnoraki sposób do człowieka. Czasami to jest taki bardzo cichy, cichy głos w naszym wnętrzu. Ale wiesz, że Bóg to do ciebie mówi. I wiesz, że to On cię wzywa. Wiesz, że to Słowo Boże przenika ciebie jak nigdy wcześniej. I nagle rozumiesz, że musisz coś zrobić ze swoim życiem. Że nie możesz Boga ominąć szerokim łukiem. Bo się nie da. Bo się nie da. Jezus powiedział, kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Nie można być obojętnym wobec Ewangelii. Albo jesteś na tak, albo jesteś na nie. Albo jestem z Nim, albo nie jestem z Nim. Zastanawiałem się, czy Magda się uśmiecha. Kiedy przychodziła i siadała z rodzicami, tak jak oni poważni, jak tak ona poważna. Toczka w toczkę. Ale coś stało się w jej życiu. I to zaczęło być widoczne na zewnątrz. Magda zaczęła się uśmiechać jak nigdy wcześniej. I pięknie się uśmiecha. Magda, tak trzymaj. Dlaczego tak jest? Bo kiedy żywy Bóg, zmartwychwstały Pan przychodzi do naszego życia, zmienia wszystko. Daje nam radość, staje się źródłem radości, pokoju, szczęścia. Zmienia się nawet, albo zmienia się w ogóle twarz i wszystko. Tak mógłbym mówić o niektórych z nich. I to było widać, że coś Bóg zaczął czynić w ich sercach, w ich życiu. Oni tam w świadectwa mówili, pastor głosił, czy inni głosili, ale ja tam w ogóle się tym nie przejmowałem. Do pewnego momentu. I kiedy patrzyłem na Natana, mówię, o, ten chłopak coś przeżył. Bo jego twarz, jego zaangażowanie, jego postawa w zgromadzeniu zmieniła się diametralnie. Diametralnie. On zaczyna słuchać. On zaczyna przeżywać. I tak mógłbym mówić o nich, moi drodzy. Ale
Jesteśmy tuż przed wejściem do tej wody. Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Zapytał jeden człowiek. Bogaty, wpływowy, pobożny. Biblia mówi, że udał się do Jerozolimy na święto, był z pogańskiego kraju, aby się modlić do Boga. Szukał Boga, szukał Boga. A później wracał z tego święta. I wiecie, wziął sobie za lekturę nie jakąś gazetę, czasopismo, ale wziął Pisma Święte i czytał. Jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Pobożny, religijny człowiek. Wracając ze świątyni, ciągle nie był pewny co do swojego zbawienia. Ciągle nie znał Zbawiciela. Ale Bóg widział jego pragnące serce i posłał go Duch Święty na tą drogę, którą jechał. I to jest niesamowite. Filip idzie obok wozu, a słyszy, jak on tam czyta pisma. Baranek zabity, wyjęty spod prawa. O kim prorok mówi? Jeszcze wtedy nie było napisanej żadnej księgi Pisma Świętego, Nowego Testamentu. O kim on mówi? I Filip wtedy wyłożył mu całą drogę zbawienia, mówiąc o Panu Jezusie. I musiał mu mówić o chrzcie, skoro jego reakcja była jednoznaczna. Kiedy nadjechali nad jakąś wodę, a może akurat dyskutowali o chrzcie. Pan Jezus wyraźnie powiedział: kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I nie można odwrócić tego. Pierwsze jest wiara. Tutaj on pyta wyraźnie, cóż stoi na przeszkodzie? Jest jedna przeszkoda. Jeśli nie ma osobistej, żywej, świadomej wiary, nie możesz zostać ochrzczony. Bo to jest decyzja tego, który idzie do tej wody. To jest jego świadomość, jego świadectwo, że spotkał się z żywym Bogiem, poznał go i doświadczył jego łaski, przebaczenia swoich grzechów, a teraz w tej wodzie wyznaje, że Jezus jest jego jedynym Zbawicielem i Panem. Utożsamia się, wchodząc do tej wody, utożsamia się z śmiercią Chrystusa na krzyżu i z jego zmartwychwstaniem. Czyni to w sposób świadomy, jasny i publiczny. Kto uwierzy? I za każdym razem w piśmie, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy było zwiastowane słowo, kiedy słuchali słowa, uwierzyli, dawali się ochrzcić i zostali ochrzczeni. Kiedy uwierzyli, zostali ochrzczeni. Wiecie, to jest cudowne, a z drugiej strony to jest bardzo poważne. Nikt nie może za nas podjąć tej decyzji. Nikt. Nawet ojciec i mama. Nikt. Każdy z nas osobiście podejmuje tą najważniejszą decyzję odnośnie swojej relacji z żywym Bogiem. Bo Bóg mówi do każdego z nas osobiście i każdego z nas osobiście wzywa: pójdź za mną. Jeden z psalmów mówi: nie może brat wykupić brata. Nie jesteś w stanie.
Wiecie, kiedy nasze dzieci były małe, właściwie kiedy były jeszcze w łonie mojej żony, błogosławiłem je. Błogosławiłem je, kiedy się urodziły, błogosławiliśmy je, modliliśmy się o nie. I wiedzieliśmy jedno, to co możemy zrobić, to dawać im świadectwo i mówić i świadczyć o Jezusie, ale one muszą same podjąć decyzję. Dlatego, że Bóg, Biblia mówi, wzywa wszędzie każdego człowieka. Aby każdy, kto w Niego wierzy, Pismo mówi, że chrzczono tam, gdzie było dużo wody. Jan Chrzciciel chrzcił w takim miejscu, uczniowie Pana Jezusa chrzcili w takim miejscu. Nie troszkę wody, dużo wody. Dlatego popatrzcie, tu jest dużo wody. Mam nadzieję, że ta baptysteria nie jest głębsza niż moja wysokość. Wielka praca została wykonana i dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj ciężko pracowali, aby ta sala dzisiaj wyglądała tak, jak wygląda. Tydzień temu wiecie, jak wyglądała. Zostało włożone serce, trud i wysiłek, abyśmy dzisiaj mogli być nad wodą. Oto woda. Co stoi na przeszkodzie? Jest jedna rzecz. Jeśli wierzysz, możesz. Jeśli wierzysz, nie twój wujek, matka, ojciec. Jeśli ty wierzysz, możesz. Możesz, ale musisz wierzyć. Wiecie, wiara, prawdziwa, żywa wiara pociąga za sobą złamane serce, skruszone. Świadome tego, że jestem bez Jezusa zgubiony i idę na śmierć. I ten człowiek pobożny, który jechał ze świątyni, tak naprawdę ciągle był zgubiony aż do momentu, kiedy nie usłyszał Ewangelii i nie uwierzył. A później nie wyznał Jezusa Chrystusa w chrzcie wiary. Będziemy za chwilę wchodzić do tej wody. Będziemy grzebać stare życie i starego człowieka. Będzie przekroczona duchowa granica, bo chrzest jest taką duchową granicą w naszej wierze. Że pozostawiamy stare życie, świat, a wychodząc z tej wody, dajemy świadectwo, że chcemy już teraz żyć dla Jezusa i naśladować Jezusa. Cudowne przeżycie. Cudowna Boża łaska. Nikt nie musi dzisiaj iść na krzyż, umrzeć z powodu swojego grzechu. Chrystus dokonał tego. To, co teraz ty i ja mogę zrobić, to tylko wejść do wody i symbolicznie, ale też duchowo dać świadectwo i związać się z tym i powiedzieć, ja wierzę w to, co On uczynił na krzyżu. Wierzę, że umarł i wierzę, że zmartwychwstał, a ja mam nowe życie. Oni już mają nowe życie. Bo gdyby weszli bez tego nowego życia do tej wody, ona by nic im nie pomogła. Nic. Ale dlatego, że poznali Jezusa, mogą przejść przez tą wodę, a Bóg będzie ich błogosławił. Będzie błogosławił ich życie. Wszechmogący Boże, tak dziękujemy Ci teraz za tą chwilę. Dziękujemy Ci, Ojcze, za naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Syna. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który dał nam objawienie, zrozumienie i pokazał nam, że potrzebujemy łaski Twojej i zbawienia Twojego. Dziękujemy Ci teraz za naszych młodych katechumenów i prosimy Cię, Ojcze, abyś błogosławił teraz ten czas, ten chrzest, aby oni byli odbierali moc Twego Ducha Świętego nad swoim życiem i w swoim życiu. Błogosław teraz całe to zgromadzenie i ten czas. Ojcze, o to się modlimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bracie Natanie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i wstał z martwych dla Twojego usprawiedliwienia? Wierzę. Natanie, czy wierzysz, że On przebaczył Ci Twoje grzechy? Tak, wierzę. Czy pragniesz i ślubujesz żyć dla Niego i służyć Mu do końca swoich dni? Tak. Na podstawie wyznania Twojej wiary, Twoimi ustami chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nowe stworzenie, to jest ja, stworzenie.
zwycięcie ma, wielkim zwycięzcą już jestem ja. Nowe stworzenie, nowe życie ma. Siostro Magdo, czy wierzysz, że Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i wstał z martwych dla Twojego usprawiedliwienia? Wierzę. Czy wierzysz, że On przebaczył Ci Twoje grzechy? Wierzę. Czy pragniesz i ślubujesz żyć dla Niego do końca swoich dni i służyć Mu? Tak. Na podstawie wyznania Twojej wiary Twoimi ustami chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i wstał z martwych dla Twojego usprawiedliwienia? Wierzę. Czy wierzysz, że On przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy? Wierzę. Czy pragniesz i ślubujesz żyć dla Niego i służyć Mu do końca swoich dni? Tak. Na podstawie wyznania wiary Twojej, Twoimi ustami chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nowe stworzenie to jestem ja. Jakubie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i wstał z martwych dla Twojego zbawienia? Tak, wierzę. Jakubie, czy wierzysz, że On przebaczył Ci Twoje grzechy? Tak. Czy ślubujesz żyć dla Niego i służyć Mu do końca swoich dni? Tak. Na podstawie wyznania Twojej wiary Twoimi ustami chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przyjdzie znów, aby zabrać nas do siebie. Dziękujemy Ci za tą żywą nadzieję, którą ma Kościół. Dziękujemy Ci, że dałeś nam wieczną przyszłość z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci za żywot wieczny, jaki jest w Jezusie Chrystusie, Ojcze. Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen. Amen. Oh,
była miłość, co pozwoliła Ci. Panu, Panu, Królowi chwał, za mnie życie dać. Na to was powołano, czytamy w liście Piotra. I tutaj powinien się czytelnik zatrzymać, bo jeżeli czytam w Bożym Słowie, że na to mnie powołano, to znaczy, że do czegoś mnie zobowiązuje moje chrześcijaństwo, do czegoś mnie zobowiązuje relacja z Bogiem. Jestem powołany przez Pana do czegoś. Do czego jestem, apostole Piotrze, powiedz mi, powołany? Czytamy dalej. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, a w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. Czytam z nowego przekładu. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą, gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zawróciliście do pasterza i stróża waszych dusz. Tak mówi ten tekst. Co za cudowny tekst Bożego Słowa, bracia i siostry, przyjaciele. Jeden z wspanialszych fragmentów pierwszego listu apostoła Piotra. Kochani, aby tak zgrabnie przejść do samego tematu, o czym będę chciał dzisiaj mówić, posłużę się pewną historią pewnego misjonarza. Misjonarz Bruce Olsen, który służył w dżunglach amazońskich gdzieś tam w Kolumbii. Posłany tylko w trampkach, kilkanaście dolarów w ręce, ale wiedział, że Bóg go posyła jako młody chłopiec. Na przekór rodzinie, na przekór wszystkim on poleciał, bo Bóg go posyła. I po tych wszystkich perypetiach w końcu znalazł się w wiosce, gdzie wcześniej nikt nie zaglądał z cywilizowanych ludzi. Nikogo tam nie było. Oni trzymali się bardzo w zamknięty sposób, dlatego że bali się ci, którzy tam mieszkali, że wszyscy na zewnątrz to są ludożercy. To jest ciekawe. To ludzie cywilizowani myślą w ten sposób o tych, którzy gdzieś tam są hermetyczni, a ta ludność bała się białych, ponieważ myśleli, że oni wszyscy zjedzą ich żywcem.
a przynajmniej może nie żywcem, ale po prostu uraczą się mięsem ludzkim. Kochani, trzymali się tak hermetycznie i ten młody człowiek gdzieś został postrzelony w dżungli przez jednego z myśliwych i jakimś dziwnym zrządzeniem losu, oczywiście wiemy, że Pan Bóg nad tym czuwał, ten człowiek został zaniesiony na noszach do tego plemienia i oni zamiast, jak myśleli ludzie cywilizowani, zamiast go zjeść, to go wyleczyli. No więc przywrócili go do zdrowia i on od 50, ponad 5 lat służy w tamtym miejscu. I to ta niegdyś hermetyczna wioska, gdzie ludzie, wiecie, jeszcze bardzo prymitywnie uprawiali rolę, uprawiali jakieś tam rośliny, aby wyżywić tą wioskę i ludność, po 55 latach z tamtego miejsca wychodzą doktorzy, młodzi ludzie na uniwersytetach, wspaniałe osiągnięcia, ludność, która zmieniła się nie do poznania. I wtedy wódz z tego plemienia po tylu latach został zaproszony gdzieś tam do Kolumbii na takie spotkanie ministrów i rządu i zadają mu pytanie, jak wyście tego dokonali? Jak wyście tego dokonali? Przecież byliście zamkniętą wioską, nie mieliście nic wspólnego z cywilizacją, a teraz pielęgniarki, lekarze, uczeni, naukowcy wychodzą z tego miejsca. Jak wy tego dokonaliście? Wtedy wstaje wódz i mówi, weszliśmy w ślady naszego nowego wodza. Tak powiedział. Kim jest ten wasz wódz? Chcemy go poznać, skoro takie wspaniałe rzeczy dokonuje. Czy to ty jesteś tym nowym wodzem? Pytają się tego aktualnego wodza. On mówi, nie, nie jestem. A może tym nowym wodzem jest ten misjonarz, który do was przyjechał i jest już przez tyle lat i służy tam, w tamtym miejscu. Czy on jest tym nowym wodzem, w którego ślady poszliście? On mówi, nie, to nie jest nasz wódz. To powiedz mi, kto jest tym wodzem? On powiedział, naszym nowym wodzem jest Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. Kochani, to, co czyni Pan Jezus na obliczu całej ziemi, nie tylko, ale również w sercu pojedynczego człowieka, to jest największy cud, jaki można oglądać na obliczu ziemi. Kiedy zmienia się serce człowieka, kiedy ja, jako młody człowiek, lubiłem imprezy, lubiłem być wulgarny, lubiłem alkohol, lubiłem używki i jednego dnia Pan to serce, które to lubiło, zmieniło w serce, które to nienawidzi. To jest nienormalne i takie rzeczy nie dzieją się po prostu normalnie. Musi przyjść Boży Duch i zmienić to kamienne serce, zmienić je w mięsiste. Zmienić tego martwego ducha, zamienić go na ducha żywego, który zaczyna myśleć tak jak Bóg i chcieć tego, co Bóg chce. Kochani, jeśli tego nie ma, jeśli czegoś takiego człowiek nie przeżył i nie przeżył nigdy, to najczęściej bywa tak, że człowiek lubi to, czego Bóg nie lubi, a nie lubi tego, co Bóg miłuje. Zupełnie odwrotnie. Rzecz się zmienia, kiedy Bóg wkracza w życie człowieka. Kochani, przeczytaliśmy pierwszy list apostoła Piotra, więc fragment z Piotra i to, co rzuca mi się w oczy i zarazem na tym chcę dzisiaj zbudować to przesłanie, to zdanie i stwierdzenie, którym apostoł Piotr mówi, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady, tak jak to plemię, które wstąpiło w ślady swojego nowego wodza. Kochani, ten fragment, oczywiście w kontekście, mówi o cierpieniu i o postawie w cierpieniu, w trudnościach, dając za przykład męża boleści, jak mówi Boże Słowo, czy kogoś obeznanego w cierpieniu, jak mówi w innym miejscu tekst Bożego Słowa, Jezusa Chrystusa, który tak wiele wycierpiał z powodu ciebie i mnie, z powodu nas. I tutaj uczy nas tekst Bożego Słowa, jak radzić sobie w tych cierpieniach i trudnościach, których przecież jest tak wiele w życiu. Ale dlaczego tego jednego zdania dzisiaj nie rozszerzyć? Nie rozszerzyć i nie mówić o naśladowaniu Chrystusa praktycznie we wszystkim, co Jezus robił. Nie tylko w tym, że cierpiał, ale we wszystkim. Zważywszy na to, że przecież inne fragmenty Bożego Słowa o tym bardzo mocno i solidnie mówią. Choćby Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, pozwólcie, że tam zajrzymy, a więc 10 rozdział Ewangelii Mateusza, ja szybko przeczytam, jest napisane tak. Wystarczy uczniowi, by stał się jak jego nauczyciel,
a słudzę jak jego Pan. Więc intencją Pana Jezusa, chociażby w tej wypowiedzi, jest, abyś ty i ja stał się jak Jezus, jak On. Aby uczeń stał się jak mistrz. Aby sługa stał się jak Pan. W domyśle naśladując Go i wstępując w Jego ślady. Inny tekst, Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 40 wiersz, mówi dokładnie to samo, ale innymi słowami. Nie ma ucznia nad mistrza. Każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. Jak jego mistrz. I znowu Pan Jezus daje nam pewną informację. Bądź jak ja. Naśladuj mnie. Wstępuj w moje ślady. Idź za mną. Czyż był taki uczeń z 12, który został inaczej powołany przez Jezusa, jak nie tymi słowami? Chodź za mną. Chodź za mną. Pójdź za mną. To są bardzo wymowne słowa. List do Filipian, 2 rozdział, jeszcze przeczytamy 2 rozdział, 5 werset, bo to jest jeszcze tak bardzo, bardzo ważne w tym kontekście. Czytamy apostoła Pawła, który mówi: bądźcie w końcu względem siebie tacy jak Chrystus. Tacy jak Chrystus. I dalej czytamy oczywiście, co On uczynił, jaką miał postawę. Jakże jest to ważne wobec doniosłości tego przesłania Bożego Słowa, aby być jak Jezus. Kochani, nikt nie będzie drugim Synem Boga. Nie łudźmy się. Nikt nie będzie umierał na krzyżu za grzechy ludzkości. Już nie trzeba. Już nie trzeba składać ofiar z ludzi, aby przebłagać Boga. Nie trzeba. Nikt nie wypowie słów: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czy zatem naśladowanie Chrystusa i wchodzenie w Jego ślady oznacza, że mam uciszać burzę, sprawić, że uschnie drzewo, albo chodzić po wodzie? Czy mam dzisiaj zademonstrować wam moje naśladowanie za Jezusem i przejść suchą stopą po wodzie? Czy tego uczy mnie Jezus? Albo Boże Słowo, że w taki sposób mam Go naśladować? Zapewniam was, że wpadłbym dzisiaj do wody i ochrzciłbym się ponownie sam, gdybym próbował w taki sposób naśladować dzisiaj Jezusa. Ale powiem tak, ucz się od Pana cichości i pokornego serca, a uciszysz niejedną burzę i przejdziesz suchą stopą po niejednej wodzie wezbranej w twoim życiu. Bo On powiedział: ucz się ode mnie cichości tego, że jestem cichy i pokornego serca. To wystarczy, aby przejść suchą stopą, aby uciszyć burzę w życiu twoim, być może w twoim środowisku. A więc na czym polega więc to naśladowanie? Pan Jezus nie zakłada, że będziemy kimś większym niż On. To jest niemożliwe. Nic nie możecie przecież beze mnie uczynić, powiada w jednym z fragmentów. On zakłada jednak coś innego, jakby z drugiej strony, że będziemy któregoś dnia jak On. Apostoł Jan powiada: na razie nie wiemy, nie mamy jakby wejrzenia, ale wiemy jedno, że któregoś dnia staniemy się jak On, podobni do Niego. I to jest wycieczka, to jest ta pielgrzymka, to jest ta droga chrześcijanina, aby każdego dnia upodabniać się do Jezusa, aby któregoś dnia w końcu stać się jak On, udoskonalić się przez moc Ducha Świętego. Kochani, to jest bardzo wymowne, ponieważ kiedy wracamy do Nowego Testamentu i kiedy po raz pierwszy czytamy, że po raz pierwszy nazwano ludzi chrześcijanami, to jest bardzo wymowne. Przecież to nie oni sami się nazwali chrześcijanami. Nie czytamy tego w Nowym Testamencie, że zbór zastanowił się, jaki tutaj sobie PR zrobić na zewnątrz, jak się rozreklamować w Antiochii i w regionie, jakąś fajną, chwytliwą nazwę wymyśleć dla swojego zboru i dla tego nowego ruchu. Program kościelny. To nie działało w ten sposób. Oni po prostu mieli społeczność ze sobą, łamali chleb, modlili się, słuchali słowa i głosili Ewangelię na zewnątrz. I pewnego dnia ktoś z zewnątrz postanowił, albo obserwując ich zachowanie, ich postawę, ich życie, nazwał ich naśladowcami Chrystusa. Chrystusowcami.
Dzisiaj w Polsce używa się słowo chrześcijanin, co bardzo jest oczywiście nawiązujące do chrztu wodnego, no tak akurat w Polsce to wychodzi, ale w tym kontekście i w tym momencie, kiedy nazywano ich chrześcijanami, to w domyśle, albo w tym, nie nawet domyśle, w tym wypowiedzi, w znaczeniu oznaczało nic innego, jak to, że ten człowiek, którego nazywam chrześcijaninem, jest bardzo podobny do Chrystusa. Być może w mowie, może w słowach, może w mowie, być może w postawie, nie wiem co widzieli, zachowanie takie samo, tę samą miłość do ludzi, to samo poświęcenie, gotowość na trud, gotowość złożenia życia, a może widzieli te same cuda, tak, na pewno je widzieli. Tą samą naukę słyszeli, postanowili nie nazwać ich jakimś ich imieniem albo imieniem tego człowieka, ale od razu wiedzieli, z kim to powiązać, do kogo przyrównać tę postawę, tę społeczność. Z nikim innym nie potrafili, jak tylko z Jezusem Chrystusem, Bożym Synem, który jeszcze jakiś czas temu umierał na krzyżu za ludzkość. I tak powstało chrześcijaństwo, które nie można inaczej nazwać, jak naśladowaniem Chrystusa. Naśladowaniem Chrystusa, Mesjasza. Chrześcijaństwo. Kochani, pewnego razu tłum ludzi zszedł za Jezusem, ponieważ widzieli wielkie cuda, nakarmili się, ich żołądki się napełniły. To był najlepszy chleb i najlepsze ryby. Wspaniale powielone, pomnożyły się, smakowały najlepiej. Żadna inna karczma, nie wiem, pub czy restauracja nie serwowały czegoś takiego. I oni szli za Jezusem, bo im się podobało i smakowało. W końcu będzie ktoś, kto nas wyżywi. Niech zasiądzie na tronie, ten, za którym idziemy. Ale on w pewnym momencie robi coś, czego ludzie się nie spodziewali. Odwraca się i mówi: kto nie weźmie krzyża swojego na swoje ramiona, kto nie zaprzeczy siebie, kto nie będzie, kto i w końcu nie będzie mnie naśladował, nie będzie, nie może być uczniem moim. Do młodzieńca, który przyszedł i powiedział: oto jestem cały, co mam zrobić, aby mieć życie wieczne? Powiedział: idź, sprzedaj wszystko, a później mnie naśladuj. Przyjdź i naśladuj mnie. A więc to naśladowanie, to wchodzenie w pośladach, chodzenie po śladach Pana Jezusa mnie bardzo dzisiaj interesuje podczas tego kazania. Chcę to zgłębić i rozważyć wspólnie z wami. Czy to jest wyzwanie tylko do określonej jakiejś gromady osób ówczesnych Panu Jezusowi? Czy to jest wezwanie i dzisiaj skonfrontowanie nas ze Słowem, nas, którzy żyjemy w 2019 roku, ciebie i mnie? Czy to jest Słowo Pana dla ciebie dzisiaj? Pójdź za mną i naśladuj mnie. Zechciejmy jakby w dalszym ciągu rozważać ten tekst. Kochani, apostoł Paweł w końcu mówi tak: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc to naśladowanie jest częścią chrześcijaństwa i muszę powiedzieć tak, że jest jeszcze jeden fragment, który o tym mówi: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A więc chrześcijaństwo to coś znacznie więcej niż takie radosne pielgrzymowanie ze świadomością, że jest gdzieś tam Pan Bóg. To jest coś więcej. Bracia i siostry, przyjaciele, chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa Chrystusa. To jest chrześcijaństwo. Idę za Jezusem. Uwierzyłem w Jezusa. Oddałem Mu swoje życie. I na tym się nie skończyło. Chcę każdego dnia kroczyć za Nim, aby każdy mój dzień, czy to praca, czy to jest rodzina, czy to są różne okoliczności, chcę iść za Nim po śladach. Co więc oznacza owo naśladowanie, o którym mówi apostoł Piotr, dając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady? Co to oznacza? W czym zatem mogę naśladować mojego Pana i Zbawiciela? I wymieniłem sobie kilka rzeczy, w których na pewno mogę i mam obowiązek naśladować mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, to, co rzuca mi się w oczy, kiedy spotykam Pana Jezusa na kartach Biblii, to Jego więź z Ojcem.
to jego społeczność z Bogiem Ojcem, to jego modlitwy, to jego szukanie jego woli, woli Ojca, to jego wymykanie się gdzieś tam na ubocze, gdzieś tam z dala od ludzi, aby po prostu być ze swoim Ojcem. To jego słowa, w których mówi: mówię wszystko, co najpierw usłyszałem u Ojca i robię to, co najpierw zobaczyłem u Ojca. Ta jego więź nieprzerwana i niezachwiana, niezmącona i niezabrudzona niczym do pewnego momentu, kiedy po raz pierwszy od 33 lat, może nawet powiem więcej, po raz pierwszy od wieków, od wieczności wypowiedział słowo: Eli, Eli, lama sabachtani, lama sabachtani. Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Po raz pierwszy. Ta jego więź została w pewnym sensie przerwana. Co więc się stało? Co więc się stało, że ta więź została przerwana? On tam na krzyżu przyjął nasz nędzny człowieczy stan grzeszny. Nie stał inaczej, nie, on nie popełnił żadnego zła, ale przyjął całe zło i grzech na siebie. Wziął go jakby na barki i zaniósł go na krzyż. Dał się przybić w tym sensie, że te grzechy zostały przybite do drzewa. Ofiara została złożona. I w tym momencie, kiedy stał się grzechem, jak mówi Nowy Testament, wziąwszy ten grzech za nas, ta relacja została jakby przerwana. Jakby przerwana. Kochani, to o czymś mówi. Bo jeżeli On na krzyżu stał się zupełnie tym, kim my jesteśmy z naszymi grzechami, to znaczy, że jeśli człowiek nie pozbędzie się grzechu w swoim życiu, to jego relacja z Ojcem jest przerwana. Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Człowiek, który chodzi w bezbożności z grzechem, który nigdy nie pojednał się z Bogiem, chodzi jakby w stanie opuszczenia, nie mając relacji z Ojcem. To nie oznacza, drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś, to nie oznacza, że On nie będzie czuwał nad twoim życiem, bo mówi Biblia, że On dba nawet o bicie twojego serca. Utrzymuje wszystko przy życiu, jest napisane. Więc twoje serce bije dlatego, że On tak chce. Ale to nie oznacza jeszcze, że masz tę więź z Nim i społeczność, jakiej On chce, abyś miał. O jakiej społeczności i więzi więc jest tu mowa? Jak odbudować tą społeczność, tą więź i móc mieć relację z Bogiem? Przede wszystkim musisz przyjść do Jezusa, oddać Mu swoje życie, uwierzyć w Niego, dlatego że jest napisane, że tym, którzy Go przyjęli, Jezusa, dał prawo stać się, pamiętacie, co jest napisane? Dziećmi Bożymi. Dał prawo nawiązać relacje. Dał prawo wejść w społeczność ze sobą. A więc Stwórca i stworzenie. Ojciec i dziecko to jest już inna relacja. To jest społeczność z Bogiem. Jeśli nie będzie tego momentu, kiedy nie przyjmiesz Jezusa, kiedy do Niego nie przyjmiesz, jeżeli tego nie uczynisz, to jesteś jakby w tym samym miejscu, w którym Pan Jezus znalazł się na krzyżu, z obciążeniem grzechu i z wyrokiem śmierci nad twoim życiem. Jeżeli nie uwierzysz w Jezusa, nie przyjmiesz Go, wtedy nie masz jakby prawa stać się dzieckiem Bożym. Więc po co zwlekać, kochani? Dzisiaj mamy czwórkę młodych ludzi, którzy postanowili nawiązać relacje ze swoim Stwórcą. Nie tak po prostu sami z siebie, ale przez wiarę w Jezusa. Uwierzyli w Niego. Stali się dziećmi Bożymi. Potwierdzili ten fakt poprzez chrzest. Z tego się niezmiernie cieszymy. A więc jak wstąpić w ślady Jezusa? Nawiąż relacje z Ojcem poprzez wiarę w Jezusa. Nawiąż relację, więź z Ojcem. W jaki sposób jeszcze mogę naśladować Pana Jezusa dzisiaj? Pan Jezus był czysty, bez grzechu, doskonały. On w trakcie swojego życia ziemskiego nie popełnił ani razu żadnego zła. To jest tak obce nam. Tak obce nam. Nam towarzyszą niejednokrotnie złe myśli, złe motywacje, złe słowa, złe czyny. I tak by można było wymieniać i wymieniać do takiego stopnia, że Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego na obliczu całej ziemi. Każdy jeden zgrzeszył bez wyjątku.
a my mamy naśladować Pana, Pana Jezusa. Czy zatem nie uczy mnie tekst Bożego Słowa o tym, że powinienem być święty tak, jak mój Bóg jest święty? Ponieważ On mówi, świętymi bądźcie, gdyż ja jestem święty. A więc uświęcenie, świętość, szukaj świętego życia. Wyznaj swoje grzechy już dziś Panu Jezusowi. Oddaj Mu ten ciężar, który cię trapi, ten ciężar, który cię usidla. Jeśli nigdy wcześniej nie pojednałeś się z Nim, zrób to dzisiaj. Oddaj Mu swoje życie. W ten sposób możesz naśladować Pana Jezusa w Jego czystości, też chcąc być czystym, pojednać się przez Pana Jezusa ze swoim Ojcem. Zbliżcie się do Boga, mówi list Jakuba, a On zbliży się do was. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, mówi jeden z tekstów Starego Testamentu. Grzech jest przestępstwem wobec Boga. Wszyscy to wiemy. Wobec Bożego prawa. Więc nie można mieć właściwej relacji ze Stwórcą, jeśli ktoś popełnia przestępstwo. Nie da się. Jezus przyjął karę na krzyżu za nas wszystkich. W ten sposób dając nam dostęp do naszego Pana i Boga, Ojca, który jest w niebie. Po trzecie, jak jeszcze możesz dzisiaj naśladować Pana Jezusa? W jaki sposób możesz wejść w ślady Pana Jezusa, Twojego Zbawiciela? Po trzecie, poddać swoją wolę. Poddać swoją wolę, a więc oddać siebie, oddać swoje życie Panu Bogu. Zaufać Mu, że Jezus Chrystus jest obiecanym Twoim Zbawicielem. Zaufać Mu, że On przebaczył Ci Twoje grzechy, jeśli je wyznasz. Zaufać Mu, że krew Jezusa przelana na krzyżu Cię oczyściła. Zaufać Mu, że to wszystko sprawia, że masz życie wieczne. W końcu zaufać Mu, że On najlepiej pokieruje Twoim życiem. I jeszcze raz zaufać Mu, że każdego dnia będzie Cię prowadził. Zaufać Mu, że na zawsze już należysz do Niego. Po prostu oddaj Mu swoje życie. On wszystko dobrze uczyni. Oczyści Cię, przebaczy Ci, da Ci nowe życie. Aż w końcu będziesz mógł stanąć któregoś dnia, nie mając tego nędznego ciężaru grzechu, ale będąc czystym, radosnym, przyjść przed oblicze Boga i tak na zawsze z Nim pozostać. Po czwarte, jak jeszcze mogę Go naśladować? Poprzez posłuszeństwo. Pan Jezus był posłuszny, jak czytamy, aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Apostoł Piotr mówi, dając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Więc jak mogę wstąpić w Jego ślady? Będąc posłusznym mojemu Bogu. Słuchaj, co do ciebie Pan Bóg mówi, a może dzisiaj wzywa cię do pojednania z Nim. Będziesz posłuszny? Czy może odrzucisz dzisiejsze słowo do twojego życia i pójdziesz dalej w swoją drogę? Kiedyś Biblia tak stanowczo w Starym Testamencie wypowiadała się i wypowiadała takie słowa, iż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem albo podobnym grzechem jak czarowanie. Nikt z nas przecież nie chce być tutaj żadnym czarownikiem, ale pomyślmy z drugiej strony, jak wielu ludzi jednak jest nieposłusznych. Oddalają słowo, zatwardzają swoje serca. Co mi tam będziesz mówił? Ja sobie jakoś życie ułożę. Podczas gdy Bóg wszystkich na obliczu całej ziemi wzywa do opamiętania i oddania swojego życia Jemu. Gdyż nie ma innej drogi, kochany, kochana, nie ma innej drogi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Więc dlaczego szukasz innej drogi? Dlaczego myślisz, że idąc gdzieś obok Pana Jezusa i nie oddając Mu swojego życia, dlaczego myślisz, że jakoś będzie? Nie będzie. Jest tylko jeden Zbawiciel, jedno imię, przez które możesz być zbawiony. Przez Jezusa, Pana i Zbawiciela. To imię, którym pogardza świat, niech stanie się imieniem umiłowanym przez Ciebie do końca. Imię Jezusa Chrystusa. To imię, na które pluło tak wielu w tamtym czasie. Niech będzie imieniem, które pokochasz nad życie. Do końca. Imię Jezusa. Niech tak będzie w twoim życiu. Po piąte, w jaki sposób jeszcze mogę naśladować Pana Jezusa? Jest jeszcze jeden przykład. Po prostu chcieć Go naśladować. Jeżeli człowiek nie chce Go naśladować, to Go nie będzie naśladował.
ale na co dzień. Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy Go naśladowali, i ja muszę tego chcieć. Tam mam pewien przykład życiowy. Pewien kaznodzieja, znany, bardzo popularny kaznodzieja uświęceniowy, mówi tak. Jak był jeszcze chłopcem, pamięta ze swojego dzieciństwa, ponieważ mieszkali na takim amerykańskie rancho, mieli każdego dnia, wstawał rano o świcie razem z ojcem do stajni. I pamięta, jak ojciec pukał do drzwi, wstawaj chłopcze, idziemy do stajni. I ten młody, zaspany wtedy chłopiec wstawał, widział, jak ojciec ubiera takie, wiecie, kalosze, jak to się na wsi czy na roli takie stosuje. On ubierał swoje, ten młody chłopiec ubierał swoje, to była zima. Ojciec brał dwa wielkie wiadra z wodą i kroczył przez śnieg, aż doszedł do stajni. I on wspomina to, że on jako młody chłopiec próbował swoich sił i próbował wchodzić w te same ślady. Ale wiecie, opowiadał później, że gdyby ktoś popatrzył z zewnątrz na to zjawisko, na to, co miało miejsce, to z pewnością by się śmiał. Albo być może go krytykował, albo jeszcze coś innego, ponieważ to musiało wyglądać komicznie. Wielki, rosły mężczyzna, ojciec, stawiał dumnie kroki, bardzo odważne, szerokie, jak to dorosły mężczyzna, a ten mały chłopiec, ten rozstaw nie jest taki jeszcze, więc gdzieś tam próbował, ale potykał się, przewracał. Ale jednego mu nie można było zarzucić, temu chłopcu. I każdy by to stwierdził, że ten chłopiec chciał być jak ojciec. Chciał być jak ojciec, próbował być jak ojciec. Próbował stawiać swoje kroki w tych samych śladach. Chciał być jak tata. Czasem się potknę, czasem nie trafię w te ślady. Czasem ścieżka jest trudna. Ale nikt nie zarzuci tobie i mnie, że nie chcemy być jak ojciec, jak Pan. Czasem to się nie uda, gdzieś czasem jest trudno. Czasem te ślady są jakby troszkę za bardzo oddalone i próbujemy swoich sił. Ale nie łam się, próbuj dalej. Idź dalej po tych śladach. Wiecie, jest jeszcze pewien obraz, przyszedł do mojego umysłu z tymi śladami po śniegu. Jak idziesz zimą w śniegu i kroczysz za kimś, wyobraź sobie sytuację, że ten człowiek oddalił się od ciebie daleko, daleko, daleko. Gdzieś wokół zamieć. Jak będziesz daleko od tego, za kim chcesz iść, to już nie będziesz widział tych śladów. I nie będziesz wiedział, gdzie postawić nogę. Będziesz kombinował gdzieś po swojemu, sam sobie układał życie, a może tu, może tam, podczas gdy droga wjedzie na wprost, a ty będziesz stale się z nią mijał. Dlaczego? Bo się oddaliłeś od Pana. Bo gdzieś odeszłeś za daleko. I te ślady być może już przez czas, przez okoliczności, przez różnego rodzaju doświadczenia twoje, miłe, niemiłe, gdzieś zostały zatarte i już ledwo widzisz, gdzie masz stanąć. Przybliż się do Pana. Przybliż się. Zamień ten dystans na taki krótki dystans. Miej go na oku, miej go przed sobą. Idź za Panem. Blisko. Abyś nie stracił tej drogi ze swoich oczu. Kochani, krok za krok za Jezusem chcę iść przez życie. Tego zarówno życzę nam wszystkim, jak tu jesteśmy, jak szczególnie wam. Dzisiejsi katechumeni, drodzy, którzy przystąpiliście dzisiaj do chrztu wiary. Nie odstępujcie Pana Jezusa ani na krok, można powiedzieć. Idźcie zaraz za Nim. Abyście zawsze widzieli, gdzie te ślady padają. Kiedy myślę o posłuszeństwie i o chrzcie, podam jeszcze pewne przemyślenie, które zawsze mi towarzyszy, kiedy jestem świadkiem chrztu, kiedy biorę w tym udział. Pan Jezus w pewnym momencie każdego z nas, który uwierzył, jakby ujął za rękę i ożywił. W ten sposób ruszyliśmy jakby za Nim, prawda? Akt wiary, akt pokuty, akt opamiętania. Tak wierzę w Jezusa, to jest pewien start. Chcę iść za Jezusem. Bardzo często nawet tak wypowiadają ludzie, którzy się nawracają. Idę za Jezusem. I Pan Jezus bierze cię za rękę i oto idziesz za Jezusem. I teraz obserwuj, dokąd idzie Pan Jezus i gdzie szedł Pan Jezus. Pewnego dnia
Pan Jezus swoje ślady zostawił nad Jordanem. Na brzegu Jordanu, ale nie tylko na brzegu, zrobił krok dalej. Wszedł do wody, dał się ochrzcić. To jest bardzo ważne, dlatego że wielu chrześcijan już na tym etapie dziękuje za przygodę, za wędrówkę. Panie Jezu, ja dotąd dalej nie idę za Tobą. Wahają się, mają wątpliwości, ochrzcić się, nie ochrzcić, iść dalej czy nie. Podczas gdy dopiero się zaczyna ta wspaniała przygoda, tak wiele rzeczy jeszcze jest na tej drodze za Jezusem. Dalej, za Jordanem, tak wiele rzeczy się jeszcze działo. A my jako ludzie czasem tu w tym miejscu już mówimy stop, dalej nie idę. A Pan Jezus jednak wszedł do wody. Pomyślcie przez chwilkę, drodzy słuchacze, po co Pan Jezus wszedł do tej wody? Oto ludzie przychodzili, wielkie tłumy przychodziły, aby tam złożyć swoje stare życie, pozostawić w wodzie i zyskać nowe życie. Wiecie, to było bardzo praktyczne. Oni przychodzili do Jana Chrzciciela, byli poruszeni tym przesłaniem o opamiętaniu. Przed oczami stanęło ich własne życie, zrozumieli, że są grzesznikami, że potrzebują zbawienia, że jeżeli będą tak żyć dalej jak żyją, to trafią do piekła. Oni to zrozumieli. Wtedy szukali ratunku, przychodzili do Jana, wyznawali swoje grzechy. Prostytutki mówiły, że były prostytutkami, celnice mówili, że byli celnikami i tak dalej. Ludzie przyznawali się do swoich win. I oto oddawali swoje oddawali się Bogu, chrzcząc się w tym momencie. I oto przychodzi Pan Jezus. Kochani, co On miał oddać? Co miał wyznać? Co miał tam złożyć w tej wodzie? Czasem wydaje mi się, jestem tego pewien, że Jordan stał się czystszy, kiedy Jezus do tej rzeki wszedł i wyszedł. Pan Jezus nie był brudny grzechem. On nie miał niczego złego na sumieniu, jak my ludzie. On dał pewien znak sprawiedliwości. Uczynił to, aby sprawiedliwość się dokonała, aby każdy z nas mógł kiedyś przeczytać list apostoła Piotra i wysłuchać, co tam jest napisane. Wstępujcie w jego ślady i abym nie miał wątpliwości, że ta woda również jest dla mnie. Abym wszedł do niej, dał się ochrzcić, bo Biblia wyraźnie o tym mówi. Kto uwierzy i ochrzczony będzie. A więc na co czekasz? I czemu się być może wahasz? Przede wszystkim uwierz w Jezusa. Połóż Mu dzisiaj życie przed Nim swoje. Zaufaj Mu. Nie szukaj jakichś pobocznych dróg, ale zdecyduj dzisiaj, że postawisz swoje stopy w Jego śladach i pójdziesz za Nim. To jest tak ważne, dlatego że nie ma innej drogi. Jeśli zboczysz gdzieś na bok i postanowisz sobie ułożyć swoją chrześcijańską drogę, to nie wyjdzie, bo Jezus jest jedyną drogą. Kochani, na sam koniec chciałbym zacytować wam jedną frazę pewnego wiersza. W ślad za Jezusem ochoczo krocz, jak za człowiekiem do śmierci wierny cień. W radosny dzień czy bezsenną noc. Spójrz, On ciągle tam jest. Więc przykład weź zeń. Idź za Jezusem, w ślad za Nim. Jak ten cień, który chodzi za Tobą. On nie odstąpi gdzieś daleko, ale jest zaraz za Tobą. Więc kochani, tego Wam życzę. Być może na sam koniec zechciejmy powstać, na sam koniec tej usługi. Będziemy chcieli stosownie do tego przesłania chcieć się pomodlić po prostu. Powstańmy, pomodlimy się, podziękujemy Panu za Słowo, za ten czas słuchania i rozważania Słowa. Ja chciałbym dać dzisiaj taką możliwość, jeżeli przyszedłeś na to miejsce i to przesłanie bardzo Cię dotyka. I dzisiaj siedząc na tym miejscu myślisz o swoim życiu, gdzie Ty jesteś na tej drodze. Czy chodzisz, czy swoje stopy stawiasz gdzieś tam w ślady Jezusa, czy poszedłeś gdzieś w swoją stronę. Jeżeli jesteś na tym miejscu i bardzo pragniesz dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi i pewnego dnia samemu cieszyć się jak ci, którzy dzisiaj świętują swój dzień, chcesz pojednać się z Bogiem, przeprosić Go, wyznać i złożyć w końcu ten ciężar grzechu, to jeśli masz na tyle odwagi, kiedy my wszyscy pochylimy nasze czoła i proszę Was o to, żebyśmy to uczynili, żebyśmy się nie patrzyli na siebie,
Jeżeli jesteś na tym miejscu i bardzo pragniesz pojednać się z Bogiem, uwierzyć w Jezusa, oddać Mu swoje życie, przyjąć przebaczenie grzechów, podnieś lekko rękę, abym wiedział, że jesteś na tym miejscu i że pragniesz to uczynić, a ja z tego miejsca będę się o Ciebie modlił. Oczywiście, czy są takie osoby? A jeśli te dwie osoby, które podniosły rękę, zechciały później po nabożeństwie przyjść, porozmawiać, pomodlić się indywidualnie, to proszę, zostańcie. A teraz podziękujemy Panu i pomodlimy się wspólnie razem. Panie, dziękujemy Ci, że Ewangelia ma moc i dzisiaj, że Ty zgładziłeś diabła, grzech, przybiłeś do krzyża, Panie, wziąłeś na siebie grzech ludzi i pozwoliłeś się przybić do krzyża, aby dać wolność tym, którzy dzisiaj przychodzą. Panie, modlę się, aby łaska Twoja dzisiaj zlewała się na nas wszystkich. Błogosławię każdą jedną osobę na tym miejscu, dziękując Ci za przekazane słowo. Proszę Cię, abyś Ty pracował z tym słowem w naszych wnętrzach. Abyśmy, czy już jesteśmy Twoi, czy jeszcze nie, byli mocno zainteresowani tym, z wielkim pragnieniem, aby iść za Tobą w ślad, krok za krokiem. Panie, błogosławimy siebie nawzajem. Dziękuję Ci, że jesteś z nami. Niech Twoje imię, imię Jezusa Chrystusa, będzie uwielbione ponad wszystko. Halleluja. Halleluja. Kochani, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Może być Twoim Panem, jeśli tylko wyznasz swoje winy, jeśli oddasz Mu swoje życie, to On Cię przygarnie, będzie na zawsze Twoim. Jeszcze raz to powiem. Zrób wszystko, aby odnaleźć te ślady. Przybliż się do Boga, On zbliży się do Ciebie. Wkrocz za Nim, bo jeśli pójdziesz w inną stronę, to choć ona wydaje się Tobie fajna, przyjemna, to jednak końcem tego wszystkiego jest coś, co będzie bardzo, bardzo straszne i nieprzyjemne. Wkrocz śladami Jezusa, bo On utorował drogę do Ojca przez swoją mękę i poprzez swój krzyż. Halleluja. Amen. Was, katechumeni, proszę, stańcie tutaj przodem, twarzą do zboru. Będziemy chcieli Was błogosławić wspólnie razem i cieszyć się tym, że dzisiaj dołączyliście do tych, którzy odważnie postanowili pójść śladami Pana Jezusa. A więc tak, może zechciejmy, kto ma na sercu podejść, pobłogosławimy tę osobę, dobrze? Położymy ręce swoje na nich, będziemy błogosławić, my przy okazji wręczymy, tak żebyście wszyscy wiedzieli, są tu pewne rozważania na co dzień. Wierzę, że to będzie taki dobry zasiew, aby właśnie ta codzienna wędrówka była taka bardzo praktyczna, bardzo pobożna. Niech ten taki codzienny zasiew Bożego Słowa towarzyszy im na każdy dzień. Więc my im wręczymy, proszę bardzo, kto pragnie podejść, może bliscy, rodzice, a cały zbór niech powstanie i pobłogosławimy wspólnie razem. Poproszę pastora, aby taką modlitwę poprowadził. Chwała Ci, Boże. Panie nasz i Boże nasz, tak dziękujemy Ci za każdą z tych osób młodych. Tak teraz błogosławimy ich, ich bliskich. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty przemówiłeś do nich, że odpowiedzieli na Twoje wezwania, aby iść za Tobą. Tak teraz razem z rodzicami, bliskimi i też jako Kościół cały błogosławimy ich w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Boże. Modlimy się o nich. Modlimy się, abyś ich prowadził dzień po dniu, ochraniał od wszelkiego złego. Aby doświadczali łaski i błogosławieństwa i prowadzenia Twojego, Panie. Tak błogosław, Panie. Modlimy się, aby Twoja wola wykonywała się w życiu każdego z nich. Panie, aby mieli tą radość, tą satysfakcję, że nie kroczą swoją drogą, ale idą, żyją według Twojej woli. W imieniu Pana Jezusa bądźcie błogosławieni. Amen. Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni. Cieszymy się. Muszę powiedzieć tak, że cieszymy się z tego miejsca, z tego zboru i w naszych sercach jest taka radość i pragnienie, aby to miejsce, jakkolwiek Pan nam pozwoli tutaj jeszcze zadziałać, aby zawsze oddawało Panu chwałę. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy wstępujemy w Jego ślady, czynimy Jego wolę, wierzę, że Pan odbiera sobie chwałę z naszych serc. Niech to miejsce zawsze służy Panu Jezusowi.